Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na rozpakowanie wyjątkowych słuchawek firmy COS. Dlaczego wyjątkowe? Ponieważ jest to model już kultowy. Mowa tutaj o słuchawkach COS Porta Pro Classic. Słuchawki takie w sprzedaży są za około 120 zł, tak więc cena nie jest wygórowana, a powiem Wam, że miałem okazję ich posłuchać i dźwięk z nich jest po prostu miażdżący. Jak na tak małe słuchawki, tak tanie słuchawki, proste słuchawki, dźwięk jest wprost niesamowity. Dlatego myślę, że recenzja tego urządzenia będzie bardzo ciekawa, a tymczasem zapraszam Was teraz na rozpakowanie. Przy okazji dodam też, że dystrybutorem produktów firmy COS w Polsce jest Hama Polska. Dlatego jeśli interesują Was inne słuchawki firmy COS, to zapraszam na stronę Hamy. Dobrze, moi drodzy, bierzemy się za rozpakowanie słuchawki COS Porta Pro Classic. Jak widzicie, na opakowaniu same słuchawki wyglądają dość ciekawie. Kartonik jest niezwykle mały, same słuchawki też są małe, za chwilkę to zobaczycie. Mamy na przodzie kartonika bardzo ciekawą informację, iż producent daje na te słuchawki dożywotnią gwarancję. I po prostu, jeśli coś nam się z nimi złego stanie, przestaną grać, na przykład jedna słuchawka przestanie grać i tak dalej, można je sobie bez problemu wymienić na nowy model. Tak więc to już świadczy o jakości samego produktu i o podejściu producenta do klienta. Na boku opakowania mamy wizualizację tych słuchawek. Po drugiej stronie mamy troszeczkę informacji, między innymi, że mamy tutaj jakąś torbę do przenoszenia i mamy specyfikację. Zobaczcie, malutkie słuchawki, niedrogie, a jakie parametry. Pasmo przenoszenia od 15 Hz aż do 25 kHz, impedancja 60 Ohm, SPL mamy tutaj na poziomie 101 dB i kabelek o długości 120 mm, zakończony oczywiście mini jackiem 3,5 mm. No i z tyłu jeszcze pokazane, jak te słuchawki mogą nam się złożyć. I też mamy troszeczkę informacji, że te słuchawki dostarczają nam dźwięk naprawdę wysokiej jakości. Dobrze, to było na tyle, jeśli chodzi o informacje z kartonika. Natomiast myślę, że najciekawiej będzie, jak je sobie zobaczycie, więc otwieramy już opakowanie. No i widzimy je, moi drodzy. Powiem Wam, że te słuchawki przypominają takie słuchawki od Walkmanów z lat 90. Sam miałem coś podobnego, może nie miały aż tak fantazyjnego kształtu, natomiast cała konstrukcja troszeczkę mi to przypomina. O, zobaczcie. Mamy od razu tą torbę, o której było wspomniane. Torba jest naprawdę niewielka, ale takich słuchawek w zupełności wystarcza. Możemy już wyjąć te małe cudeńka, małe dzieła sztuki. No i zobaczcie, moi drodzy, słuchaweczki naprawdę małe. Jak widzicie, składają się w ten sposób, więc bez problemu wejdą nam do tego małego pokrowca. Konstrukcja, no cóż tutaj mówić o konstrukcji. Jest to po prostu kawałek stali, aluminium. Jest to jednocześnie też regulacja, ponieważ jeśli sobie będziemy to przepychać, to poszerzamy zakres naszych słuchawek. Trzeba je sobie po prostu wyregulować i założyć. No i cóż, mamy tutaj tylko to. Następnie przechodzi to w plastikowe elementy. Z plastiku dobrej jakości, ale nie jest to jakaś jakość też rzucająca na kolana. Mamy też tutaj w środku takie elementy aluminiowe, zdobiące i samo logo Porta Pro i COS w środku. Natomiast poza tym widzimy plastikowe obudowy, taki niebieski plastik, zwyczajne, najzupełniej obudowy tych przetworników. Przetworniki są małe, to jest maksymalnie może 30 mm, ale tak jak mówię, miałem okazję ich posłuchać i są naprawdę rewelacyjne. No i cóż, mamy tutaj gąbeczkę po bokach i mamy też gąbkę na samych nausznikach. No nie jest tego dużo, ale nie musi być tego dużo, ponieważ te słuchawki praktycznie w ogóle nie wywołują nacisku na głowę i też praktycznie nic nie ważą. Ja je Wam do pełnej recenzji zważę, natomiast no jest to może z 50 gram, ale chyba nawet nie, więc są ultra lekkie. Też jak widzicie, kabelki wychodzą z obu muszli, przytwierdzone są jako tako, że tak prawdę mówiąc wygląda to wszystko dość licho, ale wbrew pozorom myślę, że są dużo wytrzymalsze niż sugeruje to ten taki specyficzny wygląd. I mamy kabelek dwużyłowy zakończony pozłacanym mini jackiem, takim łamanym, więc jak najbardziej możemy sobie ich użyć do naszego smartfona, tabletu czy innego urządzenia.
i cieszyć się muzyką, gdzie tylko chcemy. Przy okazji tak małe słuchawki zawsze łatwo ze sobą zabrać. Ok, to było na tyle, jeśli chodzi o rozpakowanie tych klasycznych słuchawek. Na testy zapraszam Was już niedługo. W pełnej recenzji będzie przede wszystkim podsumowanie wrażeń audio z odsłuchu tych słuchawek. No i też jak zachowywały się w testach ogólnie pod względem konstrukcji, ale myślę, że tutaj jakichś niespodzianek nie będzie. Dziękuję Wam dzisiaj za rozpakowanie słuchawek Cosporta Pro Classic i pozdrawiam Was. Cześć!